Halej Dalany. Wczoraj już po lądowaniu zauważyłem, że cała klapka dolna była obryzgana czymś niebieskim. Sugeruje to oczywiście benzynę. Nitrogen jest bezbarwny. Wczoraj nie miałem siły na to. Dzisiaj rozebrałem maski, żeby dokładnie sprawdzić. Jest niewielki podciek paliwa. Widać tutaj te niebieskie, to jest to. No cóż, zestaw narzędzi mam, więc dokręcę i zobaczymy, jak to będzie. Rzeczywiście podczas lotu przez chwilę dało się wyczuć zapach paliwa w kabinie, a to niebieskie po locie na klapce myślałem, że jest po prostu od przelania przy uruchamianiu. Ale było tego trochę za dużo. Myślę, że dokręcenie tych śrub będzie jak najbardziej właściwe. To, co jest fajne, słuchajcie, bardzo łatwy dostęp, tak? Jak na samolot szkolny, który byłby często sprawdzany, maski na dżusy, szybko się ściąga. Nie to, co przy Kolibrze, którego prowadziłem jakieś 1,5 miesiąca temu. Same odkręcenie śrubek to była masakra. Tam mieliśmy problem z rozrusznikiem, no ale już nieważne. Będę dawał znać. Hej.